Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na spotkaniu prasowym poprzedzającym konferencję Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych. Witam pana nadbrygadiera Adama Koniecznego, zastępcę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Witam księdza doktora Grzegorza Sokołowskiego, profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, prezesa Fundacji Obserwatorium Społeczne. Witam pana starszego brygadiera, doktora inżyniera Bogusława Koguta, wykładowcę Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w trakcie pielgrzymek Benedykta XVI i Franciszka do Polski. Witam także serdecznie księdza doktora Artura Szelę, doktora nauk o bezpieczeństwie, ratownika, wykładowcę Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ostatniego dnia lutego, 28, we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa poświęcona kwestii bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych. W tym roku wydarzenie to odbywające się pod patronatem metropolity wrocławskiego arcybiskupa Józefa Kupnego będzie miało już swoją 7. edycję. To pionierska w skali kraju konferencja, podczas której nad tematem bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych pochylają się zarówno doświadczeni praktycy, jak i cenieni naukowcy. Spotkania mają na celu wypracowanie naukowych sposobów na udoskonalanie zabezpieczania zgromadzeń religijnych przede wszystkim przed zagrożeniem fundamentalistycznym i terrorystycznym. Organizatorami przedsięwzięcia są Fundacja Obserwatorium Społeczne wespół ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Akademią Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu. Zacznę od pytań. Księże profesorze, skąd inicjatywa organizacji konferencji o zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych? Witam bardzo serdecznie Państwa na naszym dzisiejszym spotkaniu, które poprzedza tą 7. konferencję, odpowiadając na pytanie pana redaktora. Początek tej konferencji sięga początków Fundacji Obserwatorium Społeczne, mianowicie arcybiskup Józef Kupny stworzył we Wrocławiu tą fundację dla promowania katolickiej nauki społecznej. I jedną z pierwszych inicjatyw księdza arcybiskupa, którą można powiedzieć zlecił Fundacji Obserwatorium Społeczne, to było właśnie organizowanie konferencji naukowych racjonalizacja procesu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych. Ksiądz arcybiskup miał kontakty i z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Policji. I w rozmowach z księdzem arcybiskupem właśnie zrodziła się potrzeba takiego współdziałania i tych czynników świeckich, nazwijmy to, które dbają o bezpieczeństwo w obszarze całego państwa, ale też o bezpieczeństwo zgromadzeń religijnych i przedstawicieli Kościoła jako organizatorów tychże zgromadzeń religijnych. Poprzedzało to, początek tych konferencji poprzedzał Światowy Dzień Młodzieży, który odbywał się w Krakowie, także pewne rzeczy też i były wypracowane na tych naszych konferencjach, które później spotkały się z jakimś zastosowaniem podczas tych Światowych Dni Młodzieży. Podczas naszych konferencji, chciałbym też dodać, tutaj gościliśmy i współpracowaliśmy także z przedstawicielami Żandarmerii Watykańskiej, gościliśmy byłego komendanta już Żandarmerii, pana Domenico Gianniego, przedstawicieli tejże formacji watykańskiej. Gościliśmy także i z dwóch rzymskich uniwersytetów przedstawicieli, z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu, dziekana Wydziału Nauk Społecznych, a także i z Serafikum ojca profesora. I gościliśmy także przedstawicieli z Ukrainy, z tamtejszego Uniwersytetu we Lwowie.
podejmujemy te rozważania, by z naszej kościelnej strony było skuteczniejsze zapewnienie bezpieczeństwa tych, którzy uczestniczą w różnego rodzaju zgromadzeniach religijnych. Jeszcze mogę dodać, że efektem też tych naszych konferencji jest książka, która miała swoje dwa wydania. Tutaj przed nami jest drugie wydanie, które Fundacja Obserwatorium Społeczne przygotowała wraz z Wyższą Szkołą, z Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, i można powiedzieć też owocem tej konferencji jest też doktorat księdza Artura Szeli, który przygotował doktorat właśnie z nauk o bezpieczeństwie, ale myślę, że to będzie jeszcze okazja do tego, by sam ksiądz doktor na ten temat coś powiedział. Tyle. Serdecznie dziękujemy. Panie komendancie, w kraju organizuje się wiele konferencji zajmujących się tematyką bezpieczeństwa. Nie każda pod patronatem Państwowej Straży Pożarnej. Skąd zainteresowanie kierownictwa Pana instytucji właśnie tą konferencją? Szanowni Państwo, ja przede wszystkim bardzo się cieszę i dziękuję Fundacji, że możemy po raz kolejny w tak szerokim zakresie uczestniczyć jako Państwa Straż Pożarna z patronatem honorowym Komendanta Głównego. Dlaczego Państwa Straż Pożarna? Przede wszystkim Państwowa Straż Pożarna jest wszędzie tam, gdzie trzeba pomagać ludziom. Tam, gdzie podejmowane są przedsięwzięcia poprawiające rozwiązania, koordynację, a także podkreślające integrację wspólnych działań. Jest to dla nas doskonała platforma eksperckiej wymiany doświadczeń, stanowienia prawa, podejmowania działań na rzecz ochrony ludności, a przy braku póki co legalnej definicji ochrony ludności, administracja publiczna, w tym Państwowa Straż Pożarna, musi posiłkować się dorobkiem naukowym. Jest to dla nas o tyle istotne, że Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest integralną częścią Organizacji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i działa na wszystkich poziomach administracji publicznej. A więc Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy po pierwsze ma odpowiednią strukturę, ale również zasoby i kompetencje. Ta konferencja, jak wszystkie poprzednie, wpisuje się w pewien ciąg naszych badań naukowych, które nam towarzyszą przy projektowaniu systemu bezpieczeństwa i podejmowaniu działań na rzecz zagrożeń, żeby się zmagać z zagrożeniami dla bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa, z którym się utożsamiamy. I teraz w dobie podejmowania działań na rzecz ochrony ludności chcemy, aby te działania właśnie poprzez badania naukowe i poprzez tego rodzaju konferencje uspójniać, ponieważ obecny system prawny wykształcił w administracji dość dobrze funkcjonujące organy, a także służby, i te wszystkie działania mają na celu uspójnienie tych działań. Serdecznie dziękuję, panie komendancie. Teraz pytanie do księdza doktora. Czy konferencja wzbudza zainteresowanie naukowców i praktyków kwestiami bezpieczeństwa? Jak to jest? Jak najbardziej wzbudza. Kiedy przymierzaliśmy się po raz pierwszy z księdzem arcybiskupem, z księdzem profesorem do zorganizowania konferencji, zapraszając do udziału ośrodki naukowe, choćby takie jak Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie czy Szkoła Policji w Szczytnie, zastanawialiśmy się, jaki będzie odzew. Odzew był bardzo duży, zainteresowanie ogromne. Tylu ekspertów, ilu gościliśmy na przestrzeni tych sześciu konferencji ostatnich, no nie było na wielu konferencjach tak, jak my moglibyśmy, jakbyśmy się mogli spodziewać. Do tego dołączały jeszcze nowe ośrodki naukowe, takie choćby jak Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej, ośrodki zagraniczne, Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie, czy choćby te uniwersytety, które wymieniał ksiądz profesor w Rzymie, Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza, a także Antonianum. Ogółem, kiedy tak robiliśmy podsumowania dotychczasowych konferencji, ponad 100 osób, które wypowiadało się na temat.
ponad 13 wyższych uczelni z kraju i zagranicy, które razem z nami w tej konferencji brały udział czynny. Owoce takie choćby jak książka czy publikacje, które z tego z tych konferencji powstawały, dawały nam każdego roku coraz więcej pomysłów, możliwości, a także i zainteresowania. Stąd też cały czas współpracujemy z tymi ośrodkami i cały czas rozwijamy się i chcemy funkcjonować dalej. I myślę, że ta siódma konferencja, która niesie nam nowe wyzwania i nowe problemy, nie jest ostatnią, dlatego że jeszcze mamy wiele przed nami planów. Serdecznie dziękuję. Teraz pytanie do pana doktora. Co zdecydowało o udziale Akademii Wyższa Szkoła Biznesu, jednej z wiodących prywatnych uczelni w kraju, w tej inicjatywie? Wyższa Szkoła Biznesu, bezpieczeństwo, troszeczkę to się... Szanowni państwo, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej kształci na kierunku nie tylko bezpieczeństwo narodowe, ale również w zakresie zarządzania, pedagogiki, ratownictwa medycznego czy transportu, a w uczelni są zatrudnieni nauczyciele akademiccy, którzy w swojej przeszłości zajmowali wiele ważnych stanowisk w strukturach wojska, policji, Straży Granicznej czy Państwowej Straży Pożarnej. Poza tym zainteresowania badawcze pracowników Akademii zajmujących się naukami o bezpieczeństwie dotyczą wielu obszarów, szczególnie takich obszarów, które są w ogóle nierozpoznane lub są słabo rozpoznane. I takim właśnie obszarem jest bezpieczeństwo uczestników uroczystości religijnych. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej z ogromną satysfakcją przyjęła zaproszenie do udziału w konferencji po raz kolejny, ale odbyło się to z kilku powodów. Chciałbym je teraz wymienić. Po pierwsze, główni organizatorzy, którzy zostali tu dzisiaj wymienieni, wskazali na profesjonalizm kadry naukowo-dydaktycznej Akademii w Dąbrowie Górniczej. Po drugie, wysoko ocenili prace naukowo-badawcze, a w szczególności walory użytkowe tych prac. Poza tym, jako trzeci powód wymieniłbym to, że pracownicy naukowo-badawczy Akademii chętnie podejmują wyzwania, co również deprymowało ich do udziału w tej konferencji. No i w czasie konferencji, jako punkt czwarty, możemy powiedzieć, że jest możliwość dzielenia się doświadczeniem zdobytym w służbie oraz prowadzonych działań naukowo-badawczych. Mówiliśmy tutaj już dzisiaj, że konferencja jest po raz siódmy i daje oczywiście kolejną możliwość spotkania i wymiany poglądów z praktykami zajmującymi się głównie bezpieczeństwem powszechnym czy bezpieczeństwem publicznym z uznanych ośrodków naukowych, krajowych i zagranicznych. Dziękujemy serdecznie za wypowiedź. Teraz jeszcze jedno pytanie do księdza doktora. Jaka jest przyszłość konferencji? Tak jak wspomniałem już wcześniej, przyszłość myślę, że przed nami, bo ciągle są nowe wyzwania. Wiele obszarów mamy już przebadanych czy przeanalizowanych, ale cały czas choćby wykorzystanie nowych technologii, choćby ostatnie wydarzenia związane choćby z bezpieczeństwem, związanym z powszechnie panującym koronawirusem, a więc bezpieczeństwo tych wszystkich, których zapraszamy do kościołów, na uroczystości, w jaki sposób funkcjonować, jak to wszystko w taki sposób spiąć i w jaki sposób, żeby bezpiecznie wszyscy mogli czuć się w tych miejscach, do których my jako organizatorzy, a więc kościół, księża, zapraszamy. Jest wiele jeszcze do zrobienia w kwestii organizacji choćby badań, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa tych wszystkich wiernych, celebransów. Cały czas ta
transdyscyplinarność badań bezpieczeństwa uczestników uroczystości religijnej stawia przed nami nowe wyzwania. Musimy zoptymalizować i wykorzystać też już zapomniane, zwłaszcza po pielgrzymkach Jana Pawła II, służby kościelne. Myślę, że do tego należałoby wrócić i tutaj też w tym obszarze dość mocno zadziałać i wskazać na funkcjonowanie tych organizacji. Także mamy naprawdę zakrojone na szeroką skalę jeszcze duże możliwości. Chcemy to jak najbardziej wykorzystać i w tym wszystkim zafunkcjonować. Dziękujemy serdecznie, a teraz zapraszam Państwa do zadawania pytań. Czy ktoś jest, może ktoś, kto nas ogląda, kto jest uczestniczy za pomocą mediów, będzie chciał, internetu, ktoś będzie chciał zadać pytanie? Bardzo proszę. Może jeszcze właśnie podzieliłbym się pewną refleksją, która zrodziła się podczas dotychczasowych 6 konferencji. Mianowicie rozmawiając z przedstawicielami służb, które zapewniają bezpieczeństwo społeczeństwu, ale także i z naukowcami, którzy zajmują się tą problematyką, widzimy też potrzebę stworzenia można powiedzieć w każdej parafii osoby odpowiedzialnej za organizację uroczystości religijnych, zgromadzeń religijnych, funkcjonowania obiektów sakralnych, po to by właśnie nasi wierni, którzy uczestniczą w tych obrzędach religijnych, czuli się bezpiecznie i to jest takie, myślę, wyzwanie stojące i przed Kościołem, i stojące przed jakimiś jednostkami naukowymi i kościelnymi, i z zakresu bezpieczeństwa, po to, by właśnie, tak jak wspomniałem, to poczucie bezpieczeństwa u wiernych uczestniczących było większe. I to jest związane z różnymi elementami i tak jak wspomniał ksiądz doktor, i z obecnie z pandemią koronawirusa, ale też i z zagrożeniem pożarowym i z zagrożeniem związanym z licznym udziałem wiernych. Także to jest wyzwanie do właśnie stojące przed organizacjami kościelnymi i przed diecezjami, żeby te osoby wyznaczyć na parafiach, żeby te osoby przygotować do takiej odpowiedzialnej roli we wspólnotach parafialnych. Serdecznie dziękuję. Jakbym mógł uzupełnić tylko wypowiedź księdza profesora. Owocem tej konferencji też jest przede wszystkim wnioski, jakie dla nas płynęły z tego, że wreszcie zaczęliśmy też mówić o bezpieczeństwie choćby w seminariach duchownych. Przykładem jest nasze seminarium duchowne metropolitalne we Wrocławiu, gdzie prowadzimy już cyklicznie wykłady i zajęcia z klerykami. Mamy tutaj też prelegentów, którzy brali w tych zajęciach udział, w których właśnie stawiamy na to przede wszystkim na świadomość tego bezpieczeństwa tych wszystkich, którzy są w Kościele, zarówno celebransów, jak i osób, którzy uczestniczą, a także na potrzeby osób przychodzących do Kościoła, bo to jest pewna kwestia choćby sprofilowania ich potrzeb, ich możliwości i tego wszystkiego, co może ich spotkać w Kościele. Świetnie, dziękuję. Tutaj pytanie, proszę bardzo, pan prezes Kaju. Mianowicie, bo jak wiemy, relacje między państwem a Kościołem kształtuje konkordat w Polsce. I oczywiście to nie znaczy, że to zwalnia podmioty kościelne ze stosowania wszelkich reguł bezpieczeństwa, bo absolutnie nie. Natomiast jakie są te granice autonomii Kościoła? Bo na przykład wiemy, że powiedzmy, jeżeli chodzi o pielgrzymkę czy o procesję, nie wymagana jest zgoda władz, tylko zgłoszenie. Kościół ma prawo ipso facto do organizowania na przykład takich wydarzeń, więc jak te rzeczy się mają do siebie? Co Kościół musi, a na co może sobie pozwolić? To nie jest tak do końca, że mamy taką pełną autonomię w organizacji takich zgromadzeń, ze względu na to, że obowiązuje nas szereg przepisów, choćby takich jak wspomniana pielgrzymka, gdzie musimy stosować
zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i to musi być wszystko ustalone przede wszystkim z policją, ale także musimy mieć swoje zaplecze w postaci osób przeszkolonych choćby do kierowania ruchem czy do funkcjonowania właśnie takich dużych grup. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, jeżeli robimy większe jakieś uroczystości, które wychodzą poza granice choćby murów kościoła, no to tam też obowiązują nas pewne przepisy, choćby sanitarne, choćby przepisy związane ze zgromadzeniem. Staramy się jak najbardziej korzystać z doświadczeń choćby zgromadzeń publicznych czy imprez masowych, ale w tej kwestii to jest bardziej tak na dzień dzisiejszy ustalone, że w oparciu bardziej o dobre obyczaje niż o to, co stanowi prawo, aczkolwiek ta odpowiedzialność, którą bierzemy na siebie, każe nam jak najbardziej korzystać z tych instytucji. Ja tylko mam takie pytanie, tak. Czy wynik tych konferencji przekłada się na jakieś wspólne procedury bezpieczeństwa, postępowania? Jak to jest? Czy jest i służba kościelna, i straż pożarna, i przedstawiciele wyższych uczelni? Czy są jakieś, nie wiem, później opracowywane wspólne procedury postępowania w momencie zagrożenia, czy zwiększenia bezpieczeństwa? No bo to chyba też powinno w tym kierunku iść, żeby, no bo konferencje oczywiście jak najbardziej, ale no jakieś owoce tego właśnie w postaci. Jak najbardziej. Tylko żeby osiągnąć cele utylitarne, trzeba najpierw naukowo podeprzeć się tym wszystkim, co jest nam potrzebne. Dlatego stąd ta inicjatywa. Proszę zwrócić uwagę na to, co powiedział ksiądz profesor na samym początku, jesteśmy pionierami. Nigdy ten temat bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych w jakiś sposób nie był podejmowany choćby od strony naukowej. To właśnie dzięki Obserwatorium Społecznemu udało się nam zaprosić do współpracy takie ośrodki naukowe jak Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Szkoła Policji w Szczytnie i jeszcze inne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, choćby no, tutaj kwestia innych szkół. Ten cały czas ta kwestia jest w fazie rozwoju i to jest nasz początek. Dlatego też dzisiaj mówiąc o tym wszystkim, jesteśmy już na pewnym etapie, aby osiągnąć pewne wnioski, aby dojść do pewnych kwestii. Tak jak mówię, przede wszystkim na razie dzisiaj budujemy świadomość. Tą świadomość zaczynamy od podstaw, tak jak powiedziałem, choćby od seminarium duchownego, gdzie już nakuwamy tą świadomość kleryków, przyszłych kapłanów, którzy będą odpowiedzialni za organizację takich uroczystości. Tak, poprosimy, panie komendancie. Jeszcze bardzo ważnym elementem tych wszystkich konferencji jest bardzo ważne wyciąganie wniosków. Każda konferencja to jest podsumowywanie pewnych ważnych wydarzeń, jak wizyta Jego Świątobliwości Franciszka czy Światowe Dni Młodzieży. Te wszystkie wydarzenia automatycznie stają się punktami takich konferencji do podsumowań i wyciągania wniosków, co jest dla nas bardzo istotne, bo Państwowa Straż Pożarna ma tam bardzo dużo do zrealizowania swoich obowiązków, między innymi zarządzanie ewentualną ewakuacją, przygotowanie tak dużego zgromadzenia do pewnego działania skoordynowanego. Jeszcze takim chciałem bardzo ważnym elementem dla nas jest te wszystkie działania około ratownicze, bo prowadzimy również jako Państwa Straż Pożarna szeroko zakrojony nadzór nad ochroną przeciwpożarową w Polsce, prowadząc kontrolę, stanowiąc prawo, jeżeli chodzi o wymagania dla obiektów i w tym sakralnych. Przy komendancie głównym działa Rada Ochrony Dóbr Kultury. W te obiekty wpisują się również obiekty sakralne, dlatego jednocześnie współpracując na tym poziomie właśnie naukowym, możemy te wszystkie nasze wnioski potem przekładać na ewentualne poprawianie przepisów obowiązujących, że tak, żeby te wszystkie nasze rozwiązania przynosiły wymierne korzyści i one były dobre dla nas wszystkich, i dla użytkowników, dla uczestników, i dla nas zarządzających, a także służb, które później współpracują przy już realizacji tych wszystkich wspólnych celów. Tak, bardzo proszę, panie dyrektorze.
Szanowni Państwo, zgromadzenia religijne, a szczególnie takie uroczystości jak Światowe Dni Młodzieży czy wizyta papieża w Polsce wymagają ogromnego wysiłku organizacyjnego, ale również zapewnienia bezpieczeństwa ogromnej rzeszy pielgrzymów. Dlatego te wnioski, które są wypracowywane na konferencjach, na pewno będą wykorzystane w przyszłości, w przypadku organizacji takich wizyt, poprzez tworzenie odpowiednich planów zabezpieczeń, które zapewniają uczestnikom tych uroczystości wszelkie bezpieczeństwo. Tak jak pan komendant główny tutaj powiedział, najważniejszym elementem jest tu zapewnienie tym ludziom w przypadku zagrożenia ewakuacji z miejsca uroczystości religijnej, co w przypadku zgromadzenia kilkuset tysięcy ludzi lub ponad milion czy dwa miliony pielgrzymów w jednym miejscu jest ogromnym wyzwaniem organizacyjnym, zarówno dla formacji mundurowej, w tym dla Państwowej Straży Pożarnej, ale i innych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wszyscy wiemy o globalizacji zagrożeń. Wiemy, jakim dobrym kęskiem dla różnych ludzi, którzy zajmują się aktami terrorystycznymi, mogą być właśnie takie zgromadzenia. Dlatego również dyskusja nad tym w gronie naukowców, ale i praktyków na konferencji pozwala stworzyć wnioski, które na pewno będą wykorzystane w przyszłości. Wcześniej tego nie robiono i każda kolejna wizyta świątobliwości w Polsce to tak jakby zaczynanie tego zabezpieczenia organizacji od początku. Tu są już wypracowane pewne wzorce, pewne standardy, które będą powielane i uzupełniane w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Czy są jeszcze jakieś pytania? O. Może bym dodał do tego. Pamiętam z pierwszych konferencji była dyskusja na temat w ogóle określenia zgromadzenie religijne. Okazało się, że w prawie cywilnym nie występuje takie określenie, prawda? I myśmy dyskutowali, jak z punktu rozumienia prawa cywilnego podejść do zgromadzeń religijnych, jak je traktować. I tutaj panowie, którzy uczestniczą z ramienia czy straży pożarnej, czy policji, czy tych szkół specjalistycznych, biorą także udział w kształtowaniu prawa przyjmowanego później przez Sejm, opiniują ustawy dotyczące bezpieczeństwa. To jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę w nawiązaniu do pana pytania. Na pierwszej konferencji mieliśmy też referat dotyczący zagrożeń epidemicznych związanych ze zgromadzeniami religijnymi. Nikt wtedy 7 lat temu nie myślał o koronawirusie. I była też podjęta na przykład problematyka kropielnicy, wody święconej w kropielnicy. A widzimy, nastała pandemia koronawirusa i zmieniło się podejście w Kościele i też w naszej diecezji pewne rozporządzenia były przez księdza arcybiskupa przygotowywane, opublikowane i też one odnosiły się do pewnych elementów wypracowanych podczas tych naszych konferencji. Super, dziękujemy serdecznie, księże profesorze. A tak, moje takie ostatnie pytanie będzie. Prawda? No, konferencje to duży stopień teorii. Dobrze, ja jako uczestnik jakiegoś wydarzenia religijnego, czego mam się bać, jak zwyczajny śmiertelnik? Czego powinienem się najbardziej obawiać podczas takich, właśnie podczas jakichś wydarzeń religijnych? Jako szary człowiek, prawda, na co powinien być zwracać uwagę, powinienem być czujny, wobec czego najbardziej? Tu pytam o stronę praktyczną. Taką dla... Z strony praktycznej, w Kościele nie ma się czego bać. Jesteśmy, ale mówimy o zagrożeniach, terrorystycznych, fundamentalistycznych. Jest wiele takie, które dziś, no, można powiedzieć, teoretyzują, że korzystając z teorii,
ale to przychodzi później w praktyce. No, tak jak mówiliśmy o tym, choćby takie bezpieczeństwo związane z higieną, związane z tym wszystkim. Pamiętam, jak na tej pierwszej konferencji podejmowaliśmy też problem przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Kiedy zasugerował to jeden z prelegentów, żeby to tak dość mocno rozważyć. I wtedy taki dość mocny opór był z tej strony. Przy czym pandemia koronawirusa zweryfikowała to dość mocno, a myśmy już mieli w tym czasie wypracowane pewne kwestie. Czego się można obawiać? No dzisiaj w takim tłumie, który znajduje się na większym zgromadzeniu bądź mniejszym, no przede wszystkim paniki, tłumu. My też uczymy księży, w jaki sposób mają zapanować nad tłumem, nad paniką, w jaki sposób oddziaływać na wiernych, jak w tym momencie zafunkcjonować, żeby nie dopuścić do stratowania się. Przede wszystkim bezpieczeństwo pożarowe, używanie choćby żywego ognia w kościele, nie wiem, weźmy uroczystość Matki Bożej Gromnicznej, święto. Więc tutaj mamy tych takich elementów zagrożenia wiele, na które zwracamy uwagę, dlatego tak mocno chcemy korzystać z tych doświadczeń instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, tak bardzo chcemy z nimi współpracować, żeby te zagrożenia jak najbardziej minimalizować i żeby w tym wszystkim ktoś, kto zaufał nam, celebransom, Kościołowi, przychodząc na taką uroczystość, czuł się naprawdę tam bezpieczny. Myślę, że to jest takie spuentowanie tego i dopowiedzenie w tym wszystkim, co nas może spotkać w Kościele. Myślę, że więcej dobrego, a nad tym złem będziemy czuwać. Tak, a jeszcze właśnie to by pan generał więcej na ten temat powiedział, bo nasza konferencja to nie tylko teoria, jak pan tutaj powiedział, ale też praktyka. Dzięki uprzejmości pana generała mieliśmy też ćwiczenia Straży Pożarnej. Pan generał, gdy był komendantem dolnośląskim Państwowej Straży Pożarnej, to wtedy właśnie nam zorganizował podczas tej konferencji. Byliśmy chyba pionierami wykorzystania najnowszego sprzętu wtedy. Znaczy tylko jakby uzupełniając, faktycznie to nie tylko rozmowy teoretyczne, dywagacje na różnego rodzaju temat zagrożeń, natomiast czysta praktyka i taka praktyka połączona z ratownictwem specjalistycznym, bo budowle religijne są bardzo specyficznymi obiektami budowlanymi, gdzie oprócz zagrożeń pożarowych mamy jeszcze szereg innych trudności w prowadzeniu akcji ratowniczych, gdzie użycie specjalistycznego sprzętu jest wymagane, wręcz nieodzowne. Dlatego łączymy to również z pewnymi elementami ratownictwa specjalistycznego poszczególnych dziedzin, tak żeby wyczerpywać maksymalnie możliwe występujące zagrożenie, czyli jak to jest zawsze zasada w Państwowej Straży Pożarnej, ćwiczymy najbardziej niekorzystny warunek, jaki element, jaki może wystąpić, żeby się przygotowywać do danych zagrożeń. Serdecznie dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? A, jeszcze jedno pytanie. Zupełnie na marginesie, ale wykorzystując obecność pana generała, bo pan sobie zdaje sprawę, że pan kieruje organizacją Strażą Pożarną, która się cieszy najwyższym zaufaniem społecznym. No, śledzimy na przykład systematycznie badania CBOS-u, tego głównego tam ośrodka socjologicznego w Polsce, bardzo wiarygodne, które pokazują, że zaufanie do Straży Pożarnej oscyluje tak między 85 do 95% i absolutnie jesteście na górze. Kościół ma w ostatnich latach między 62 a 64%. Jakie rady można by udzielić Kościołowi, żeby w sensie podzielenia się doświadczeniem tutaj? Jak to zawsze mówię, tak już fajnie, że już uśmiechamy się i to jest najistotniejsze i najważniejsze. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy chyba nie ma takiego drugiego systemu, który łączy we wspólnym celu administrację rządową i samorządową. To po pierwsze, nie ma tutaj bez dwóch zdań. Natomiast i też jesteśmy takim jedynym systemem, który od samego najwyższego poziomu administracji rządowej jest w stanie bardzo szybko zareagować na najniższym poziomie sołtysa, proboszcza. Kościół zawsze uczestniczył we wszelkiego rodzaju zgromadzeniach religijnych o najniższego poziomu z udziałem ochotniczych straży pożarnych. W tej chwili ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, bardzo cieszymy się, że ona została uchwalona, ponieważ ona ma też podnieść rangę
stowarzyszeń na poziomie gminy, tam gdzie to prawdziwe życie i zagrożenia występujące mają miejsce. I dla nas najważniejszym elementem jest też to, żeby nie dzielić strażaków na państwowych, na zawodowych i ochotników, tylko żeby oni byli tak samo zabezpieczeni, tak samo zorganizowani. Natomiast różni nas tylko ten element zawodowy od wolontariatu. Natomiast to wszystko przekłada się na zabezpieczenie mieszkańców, ponieważ masowe przemieszczanie się ludności z terenów miejskich na wiejskie, czyli powstają osiedla, duże osiedla domków jednorodzinnych. Inwestorzy coraz więcej inwestują w gminach. Środowisko zagrożeń bardzo się zmienia i no, żywo reagujemy na to otoczenie i ta współpraca z proboszczami, z kościołem no, jest na każdym poziomie w właściwy sposób prowadzona. To, co też musimy podkreślić, że faktycznie z dumą to podkreślamy, naprawdę udaje się to doskonale organizować. I faktycznie jestem dumny, że mogę reprezentować formację o takim zaufaniu społecznym i to wielokrotnie na wszystkich spotkaniach, a jestem też w przeddzień wielu, wielu spotkań. Podkreślam i dziękuję wszystkim druhom i naszym strażakom, że tak wspaniale wypełniają swoją misję, ratując nas wszystkich. O, to i też, Marcinie, chyba dowód synodalności, że również możemy brać wzór ze Straży Pożarnej w obecnym czasie, kiedy przeżywamy synod biskupów na temat synodalności. Tak, przede wszystkim, tak jak reasumując, jedność w Kościele, jedność w Straży Pożarnej daje sukces. Pana doktora tutaj o zdanie. Tak, jeszcze uzupełniając wypowiedź księdza doktora Artura, jak powinniśmy się zachować na miejscu uroczystości religijnej, szczególnie tam, gdzie mamy dużo uczestników i sami dbamy o swoje bezpieczeństwo, powinniśmy w szczególny sposób zwracać na uwagę na ludzi, którzy się dziwnie zachowują na tej uroczystości. Przede wszystkim te osoby, które na przykład w okresie letnim dziwnie są ciepło ubrane, tak? Nie wiadomo, co mają pod tym ubraniem, mające zbyt duży bagaż przy sobie, tak? Ale to jest również kwestia osób, które próbują rozsypywać na miejscu zgromadzenia pielgrzymów jakieś substancje, tak? No, czasami to może być alarm fałszywy, ale służby podchodzą do tego zawsze tak, jakby to było rzeczywiste zagrożenie. Wywołanie paniki to już tutaj było w różny sposób. Na przykład mają dzisiaj nowoczesne statki bezzałogowe, które przylecą na miejsce celebry i wystarczy, że one będą tylko nad tym miejscem nisko przelatywały, mogą spowodować pewien niepokój wśród pielgrzymów, wśród uczestników tej uroczystości. I można by tu jeszcze wiele takich aspektów wymieniać, ale tak najważniejszy aspekt, zwracać uwagę na ludzi dziwnie zachowujących się, bo oni mogą być potencjalnym zagrożeniem dla nas wszystkich. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy prelegentom, wszystkim uczestnikom naszej konferencji i zapraszamy do śledzenia tego, co się będzie działo 28 lutego we Wrocławiu. Serdecznie dziękujemy.